18 czerwca w kalendarzu liturgicznym wspominamy błogosławioną Hosannę z Mantui, dziewicę. Hosanna Andrassy urodziła się 17 stycznia 1449 roku w Mantui w rodzinie Mikołaja i Agnieszki, którzy rządzili w tym czasie miastem. Mając 15 lat wyrzekła się małżeństwa i przywdziała habit tercjarek dominikańskich. Nie przeszkadzało jej to w podtrzymywaniu kontaktów z dworem Gonzagów i w zabieraniu głosu w sprawach politycznych. Kontakty takie ułatwiały jej działalność charytatywną, a nie przeszkadzały w prowadzeniu życia umartwionego, bogatego w uczynki pokutne. Korzystała z roztropnego kierownictwa duchowego słynnego teologa Franciszka de Silvestri z Ferrary, który został potem generałem zakonu dominikańskiego i spisał jej żywot. Świadectwem pobożnego i świętobliwego życia Hosanny są jej listy. Otrzymawszy niezwykłe łaski mistyczne, ekstazy, wizje, jasnowidzenie oraz stygmaty, zmarła w opinii świętości 18 czerwca 1505 roku. Hieronim z Mantui, Olivetanin i duchowy syn Hosanny napisał życiorys swojej mistrzyni. Kult mistyczki w roku 1515 dla diecezji Mantui zaaprobował Leon X, a 27 listopada 1694 roku dla całego Kościoła zatwierdził Innocenty XII. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Hosannę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.